najwspanialszych. Orkiestra reprezentacyjna. Orkiestra uczestniczy we wszystkich ważniejszych. Zwiedziła już prawie całą Europę. 6 weteran misji w Iraku i Afganistanie, radny i przewodniczący Rady Działki Leśne w Gdyni. A za nim gdyński szwadron Krakusów. Przed państwem defiluje oddział kawalerii reprezentujący stowarzyszenie Gdyński Szwadron Krakusów. Członkowie tej organizacji Zdobienia Wojskowego Krakus działali w Gdyni w latach 1933-1939. Już za nimi terenie Trójmiasta jednostka strzelecka 4018 Gdańsk Związek Strzeleckiego. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Organizacja powstała na wniosek samego marszałka Piłsudskiego, nauczycieli i instruktorów. A oto przed państwem piękne zabytkowe samochody. Seniorów zrzeszonych ponad 30 drużynach i kręgach działających na terenie naszego miasta. Witam.
Szkół Zatrzewo w Pokoju. Krok harcerski leśna Szkół Zatrzewo w Pokoju to niewielka krajowiska organizacja harcerska działająca od 1980 roku, która... Operacyjno-desantowe to grupa airsoftowa z Gdyni, stylizująca się w... ...i promocji regionu Szymbarku. Witamy Państwa gorąco. Historykami, politykami, dziennikarzami, filmowcami, o których słuchacze dowiadują się tego, czego nie dowiedzą się z telewizji, radia i popularnej prasy. Serdecznie razem z pracownikami i uczniami stanowi grupę około 1200 osób. Witamy Państwa gorąco! ...odnego oddawania krwi, promującą krwiolastwo, krwiolecznictwo, transplantację oraz przeszczepy szpiku krwiowego. Czerwono wszystkich DS, zwracają się z dążeniami społeczeństwa polskiego do jednocześnie w szeregach Związku Oficerów Rezerwy RP imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Goście specjalnie orkiestra sztocka Fan. Państwa zapraszam gorąco na koncert Szkotów. Na cieszy się ogromną popularnością w Wielkiej Brytanii. Jest wynajmowany do uświetniania największych Brytyjczyków imienia Jana Bobczyka, które istnieją. Witamy gorąco zespół szkół sportowych. Szkoła co roku plasuje się w czołówce szkół Gdyni i całego Pomorza. Słynie z dokonań sportowych w różnych dyscyplinach. Koszykarki, koszykarze zdobywają przeglądy artystyczne. Absolwentów szóstki spotkać można na najlepszych uczelniach w kraju, ale także za granicą. Witamy trzecie liceum ogólnokształcące. Dzień dobry. W paradzie wezmą udział przedstawiciele uczniów gimnazjum nr 24. Oddziały gimnazjum międzynarodowego Alibi i trzeciego Rodyni ze swoimi wychowankami. Młodzieży z Francją, Szwecją, Belgią i Niemcami. Uczciwie dwójki podróżne liceum ogólnokształcące. Witamy pierwsze liceum ogólnokształcące. Witamy gimnazjum jezuitów. Witamy stowarzyszenie absolwentów liceum jezuitów. Witamy również najmłodszy przedszkole numer 19. Witam gorąco zespół szkół mechanicznych i 12 lot Gdyni. Najstarsza szkoła techniczna w Gdyni. Powstała w 29 roku, współpracuje z trójmiejskim uczelnią. Thank you.
93 lata temu, w te listopadowe dni, odrodziła się po długiej niewoli, po 123 latach niewoli zaborów Wolna Rzeczpospolita. Nastąpił bardzo korzystny dla Polski zjawisk politycznych okoliczności, upadek trzech potęg zaborczych, a przede wszystkim spotkało się to z potężną myślą państwową mężów stanu, polskich mężów stanu, z których przede wszystkim trzeba dzisiaj wymienić Józefa Piłsudskiego, późniejszego naczelnika państwa, późniejszego marszałka. To jego działaniom zawdzięczamy fakt, że nastąpiło ogromne zjednoczenie Polaków. Wreszcie, co może w tamtym dniu, że to się było najważniejsze. Jestem ponownie pod wielkim wrażeniem, jak Gdynia potrafi czcić to święto. Musimy sobie zdać sprawę, że święto to nieodłącznie kojarzy się z jedną wybitną postacią. Dla nas, Piłsudczyków, największym Polakiem, albowiem przy pomocy milionów, które mu zaufały, odzyskał to, co onegdaj utraciliśmy nie z naszej winy. Odzyskał i umocnił. Jesteśmy za to mu głęboko wdzięczni. Thank you.
Like that one.